Czy spanie z kotem to dobry pomysł? Dla jednych jest to oczywistość, że śpi się z kotami, dla innych jest to coś nie do pomyślenia, coś, co w ogóle nie przechodzi przez, można powiedzieć, wyobraźnię. Tutaj nie będę przekonywał ani do jednej strony, ani do drugiej, chociaż bliżej mi, bardzo blisko mi do tej drugiej opcji nie spania, ale to jest oczywiście rzecz indywidualna. Dzisiaj Kilka rzeczy, które mogą dać odpowiedź na pytanie, czy to jest dobry pomysł. Po pierwsze, higiena. Koty, chociaż są zwierzętami bardzo czystymi, to jednak mogą przenosić wiele zagrożeń. Pasożytów i, wielu in i wiele innych rzeczy, które mogą stanowić dla nas realne zagrożenie. Zwłaszcza dotyczy to kotów wychodzących. O ile taki kot niewychodzący jest kotem, nad którym możemy w o wiele łatwiejszy sposób, niejako zapanować, czy też zapanować nad jego zdrowiem i higieną, o tyle kot wychodzący może już w tej materii sprawiać problem. Nie obrażajmy się o to, że ten kot może nas zarazić, może nam przekazać coś niefajnego. To są fakty, to nie jest coś, czym się należy obrażać. Po prostu trzeba dbać, żeby ten kot nas niczym. Hmm, w żaden sposób nam nie zaszkodził, kiedy chcemy z nim spać. Tutaj, jak wspomniałem, problemem są koty wychodzące, które niejako po każdej wyprawie czy w czasie każdej wyprawy mogą coś przynieść, złapać. Tego nie ominiemy po prostu, jeśli chcemy z naszym kotem spać, musimy dbać o jego higienę i o jego zdrowie bardzo, bardzo ważna sprawa i myślę, że dla wszystkich oczywista. Kolejną rzeczą poza higieną jest to, że nawet taka nieduża alergia, czy na przykład astma, może spowodować, że taka bliskość kota, i to trwająca kilka, kilkanaście godzin, nie wiem ile śpicie, może być dużym problemem. I nawet osoby, które mają problemy, jeśli chodzi o kontakty z kotem, wynikające właśnie na przykład z alergii czy też z astmy, w takim zwykłym, codziennym życiu mogą tego nie odczuwać, to jednak Spanie z kotem może być tutaj dużym problemem, czymś, czego niestety nie da się ominąć. I musimy na to bardzo uważać, ponieważ takie problemy mogą się właśnie nasilić i sprawiać nam bardzo niekomfortowe rzeczy. A jeśli mowa o komforcie, to niestety koty bardzo często są zwierzętami dosyć. Mocno rozpychającymi się, i są zwierzętami, które, jak na takie zwierzęta, które uwielbiają małe, ciasne pudełka, żeby w nich spać, potrafią zajmować bardzo dużo łóżka. O wiele, wiele, wiele więcej, niż mogłoby się nam wydawać. Koty traktują to łóżko bardzo często jako własny teren no, wszystko jest właściwie ich. I niestety może to oznaczać, że będą no, dosyć mocno się rozpychały w tym ich terenie. Bardzo niefajna sprawa, no i niestety musimy o tym pamiętać. Następnie mamy to, że koty z reguły są zwierzętami, które są dosyć aktywne właśnie w nocy. Wcześniej rano, późnym wieczorem oraz w nocy. I niestety może to przekładać się na to, że to spanie z naszymi kotami, no, będzie dosyć niekomfortowe. One nie tylko będą się rozpychać, ale będą chodzić, miałczeć, dopominać się o pieszczoty i milion innych rzeczy, które mogą ten komfort snu, tą higienę snu, właściwie należałoby tak powiedzieć, będą zaburzać. Coś bardzo, bardzo niefajnego i musimy o tym mocno pamiętać. Kolejną rzeczą, która może przeszkadzać w spaniu z kotami, jest obawa, że je zgnieciemy. No, raczej tu nie ma problemu. Najwyżej dostaniemy pazurami. Koty śpią głębokim snem, ale to jest sen bardzo czujny. Wystarczy, że usłyszą, że jest szansa na dostanie jedzenia albo na wypuszczenie ich. Wtedy jakoś błyskawicznie z tego głębokiego snu się budzą, ale chodzi o coś innego. Raczej nie obawiajmy się tego, że tego, tego kota przygnieciemy. Jeśli się boimy, to lepiej, żeby z nami nie spał. Następnie, kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że nigdy nie zmuszamy kota, żeby z nami spał. Nie chce, dajmy mu święty spokój. Może na przykład nie lubi spać w naszym łóżku, nie lubi tak długotrwałej bliskości, albo może się boi, że go zgnieciemy. Drugą sprawą jest to, że no niektórzy z nas nie lubią spać z kotami. Niektóre koty będą do tego dążyć dosyć mocno. Pamiętajmy, że to my decydujemy, co się dzieje w naszym domu, mieszkaniu, w naszym łóżku. Kota nie chcemy w nim widzieć, kot ma z niego, brzydko mówiąc, wylecieć. Ale nie tak, można powiedzieć bezpośrednio, zróbmy to, nie tak okrutnie, tylko wytłumaczmy, przekonajmy: nie ma prawa, to nie ma prawa z nami się spać. Nie chcemy, to nie chcemy. Kot z nami nie chce. Musimy to uszanować. My nie chcemy spać z kotem. Kot też musi to uszanować, chociaż to nie będzie prosta sprawa, ale te granice, jak w przypadku każdego, wszystkich zwierząt domowych, muszą być jasno postawione. Ale kiedy już wiemy, jakie są zagrożenia, co musimy zrobić, dlaczego według niektórych warto spać z kotem? Po pierwsze, niższy poziom stresu. Według osób, które lubią spać z kotami, ten poziom stresu zdenerwowania jest w ich przypadku niższy. Spanie z kotem, czy też w ogóle z żywą istotą może to być drugi człowiek, czy na przykład kot, dzisiejszy bohater po prostu powoduje, że szybciej zasypiamy, w łatwiejszy sposób zasypiamy ten sen jest fajniejszy tak mocno się nie denerwujemy. Kolejną rzeczą jest to, że Bliżej niejako wiążemy się z naszym kotem. Ten kot jest nam bliższy, ten kot jest bardziej niejako blisko nas. Następnie mamy to, że możemy się po prostu do kogoś przytulić. Chociaż z tym jest różnie. Koty niektóre wolą być przytulane, niektóre nie. Tutaj też wszystko zależy od kotów. Koty to prawdziwi indywidualiści. Kolejna rzecz to to, że koty bardzo fajnie mruczą. To też jest dla wielu wielka zaleta. No i na końcu tych zalet coś dla wielu osób bardzo ważnego są bardzo ciepłe. Koty lubią ciepło, koty potrafią grzać i dla wielu osób to zwierzę jest takim dodatkowym grzejniczkiem, milusim, fajnym grzejniczkiem, które który, niektóre, który fajnie grzeje. Kolejna rzecz, którą muszę poruszyć, kiedy nie wolno spać z kotami? Po pierwsze, kiedy są z nami niedawno. Koty muszą być przyzwyczajone, musimy je oswoić. Kot, z którym, jest, kot, z którym jesteśmy od niedawna, no raczej nie, potrafi, nie powinien trafić do naszego łóżka. Nie wiemy, jakie problemy mogą z nim być. Kolejna sprawa, nie śpimy, kiedy mamy alergię, mamy astmę. Nawet łagodną, ponieważ to może się po prostu nasilić. Chyba zacząłem na tym kanale również używać po prostu i oczywiście częściej niż powinienem. Następnie mamy kolejny powód niespania z kotem, wtedy kiedy nie jesteśmy pewni stanu zdrowia naszego kota. To jest coś bardzo ważnego i musimy o tym pamiętać, że stan zdrowia naszego kota to rzecz bardzo, bardzo ważna, nie do pominięcia. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Kolejna, ostatnia rzecz, chociaż dla mnie najważniejsza nigdy te koty nie powinny spać z najmłodszymi, z dziećmi. Nie i już. Jeśli uważasz, że mogą, napisz w komentarzu, dlaczego tak uważasz. W moim mniemaniu nie powinny tego po prostu robić. Tylko, tylko z dorosłym. Taką mam zasadę. Jeśli uważacie inaczej, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Może na koniec będzie odrębny całkowicie materiał, dlaczego koty chcą z nami spać. Jeden już taki jest, będzie kolejny o kilku powodach, dlaczego koty chcą z nami spać. Dlaczego jest ciepło, jest przytulnie i jest bezpiecznie. Jednak ten opiekun potrafi zapewnić bezpieczeństwo, do tego to łóżko jest wyżej niż Reszta, można powiedzieć, sypialni to też wpływa fajnie na kota. No i można się przytulić. Tutaj nie powiedziałem, kiedy mówiłem o tym spaniu z kotami, że kot, chociaż śpi z nami, powinien mieć miejsce, gdzie będzie mógł spać. Kiedy nawet całe życie z nami śpi, powinien mieć miejsce, gdzie będzie mógł się wyspać, kiedy będzie miał na to ochotę. Chociaż dla kotów miejsce nie jest tak ważne, ale powinien mieć taką rzecz zapewnioną. Więc oczywiście to spanie z kotem zależy tylko od naszego widzi mi się. Niektórzy widzą takie mi się, inni widzą takie mi się. Jedni śpią, drudzy nie. Jeśli, jeśli śpisz, pamiętaj o higienie, pamiętaj o tym, żeby dbać o tego kota. Pamiętaj też o tym, kiedy nie powinieneś z nim spać. Nie śpisz, nie będę Cię przekonywał, jako osoba, która też nie uważa tej formy wypoczynku za odpowiednią, no to nie będę Cię oczywiście przekonywał. A Ty śpisz z kotem, czy nie? Sekcja komentarzy jest Wasza. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.